Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w kolejnej testo recenzji. Coraz więcej ich u mnie na kanale. Bardzo dobrze, bo produkty warte są niektóre pokazania, a ten szczególnie jest warty pokazania, myślę, bo może na rynku bardzo mocno namieszać. Kredki Color 180 kolorów. Za chwilkę Wam powiem o cenie, bo to jest ważne. Te kredki przyjechały ze sklepu bestdeals.pl i od razu chcę powiedzieć, że to nie jest film sponsorowany. Robię te recenzje, ponieważ urzekły mnie kredki i ich cena oraz to, że na stronie bestdeals.pl również pomiędzy kredkami są zestawy barmańskie. To mnie za serducho chwyciło i gdyby mieli jeszcze dobrą whisky w zestawie, w ofercie, to myślę, że byłby to mój ulubiony sklep. Tutaj mamy kredki Color. Są one w dwóch wersjach kolorystycznych, dwóch designy. Możemy sobie wybrać, które nam się podobają, ale co jest ważne, co jest bardzo istotne w tych kredkach, to myślę, że ich cena. To może sporo na rynku zrobić. 219 zł, moi kochani, za 180 kolorowych kredek. To jest coś niespotykanego do tej pory, myślę, i sądzę, że gdyby brać pod uwagę różne kredki, to jest nawet cena poniżej ceny marketowej, marketowych badziewi. Także jeśli szukacie dobrych kredek, czy one dobre są, czy będą złe, to się dopiero okaże, ale jeśli szukacie kredek na początek, to może Was to zainteresować, bo zobaczcie, ja do tej pory polecałem dla początkujących, dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z rysunkiem, kredki Polycolor od Kohinora. Tylko że ostatnio Kohinor wydał zestaw 144 kolorów, i zostały te kredki wycenione na ponad dwa razy drożej niż te Color, bo tutaj mamy od 440 do 530, różnie to jest i tu mamy 144 kolory. Także przy kredkach Color wypadają bardzo drogo, ponad dwa razy drożej za mniejszą ilość kolorów. Tutaj kredeczki Color mamy 180 kolorów. Cena 219 zł. To jest coś, co naprawdę rzuca na kolana. Pudełko metalowe dostajemy, bardzo solidne, duże pudełko metalowe i w środku mamy plastikowe tacki, tak jak to się standardowo stosuje w kredkach. Tacki bardzo wygodne, solidne, może nie są idealnie sztywne, nie są bardzo grube, ale w zupełności wystarczające, łatwo się je wyciąga, można położyć na biurku i są zupełnie ok. Co mnie łapie za serducho, to ilość brązu w tym zestawie. Zawsze w innych zestawach kredek narzekam, że jest za mało brązów. Tutaj mamy tych brązów naprawdę pod dostatkiem i myślę, że nawet ilość tych brązów przewyższa Faber-Castell czy Prismacolor. Tutaj chyba jest ilość brązowych kredek największa spośród wszystkich zestawów, jakie testowałem, jakimi miałem przyjemność rysować. Także to jest dla mnie bardzo, bardzo duży plus, bo osobiście chyba najwięcej brązów używam, ale tutaj również macie mnóstwo szarości, czerwieni, może za dużo zieleni, może to niepotrzebne, czy błękitów. Jeszcze bym dorzucił nawet brązów. Kredki okrągłe w przekroju, więc powinny się dobrze temperować, szczególnie, że mają drewno lipowe, które jest dosyć miękkie. To powinno się przełożyć na dobre temperowanie, przynajmniej w teorii. No zobaczymy. Rysik dosyć gruby, czy się będzie łamał, czy się nie będzie łamał, zobaczymy. Co mnie nie przekonuje i dla mnie jest na minus, na samym początku, to stylistyka bardzo naśladująca Prismacolory. Ale cóż, no kwestia gustu. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Narysujmy coś tymi kredkami, wówczas będę Wam mógł powiedzieć na ich temat coś więcej niż tylko to, że mają dużo brązów, wyglądają jak Prismacolory i są w metalowym pudełku. Ale to wszystko już na plus, a nie wspomniałem jeszcze, że w zestawie jest 12 metalicznych kolorów. Także jeśli ktoś lubi się pobawić, to też może popróbować. Ale cóż, lecimy, zobaczymy, jak się nimi rysuje. Dla mnie najistotniejszą rzeczą w kredkach jest to, czy potrafią przyjąć na siebie dużo warstw, czy mogę położyć 5-6 warstw różnych kolorów i rysunek na tym nie straci. Więc myślę, że zacznę test właśnie od sprawdzenia, jak sobie radzą z warstwami, jak te kredki potrafią ze sobą współpracować.
Oczywiście porównam je do kredek, których używam na co dzień, czyli do kredek Faber-Castell. Z nimi mam największe doświadczenie, najwięcej rysunków nimi zrobiłem, więc myślę, że będzie fair. Porównując od razu kolory, starałem się wybrać te kolory w miarę zbliżone. Niestety nie da się dobrać idealnie takich samych, ponieważ zestaw Color posiada mnóstwo kolorów oczywiście, ale te kolory są bardzo jaskrawe. Faber-Castell ma te kolory bardziej stonowane, bardziej takie naturalne. Tutaj niebieski, no dobierałem te kolory tak najbardziej, jak tylko mogłem, żeby były podobne, ale no niestety nie wszystkie się udało tak idealnie dobrać. Ta beżowa na pewno nie ma takiego beżu naturalnego jak Faber-Castell. Jest ten beż trochę bardziej pomarańczowy. Żółta, jak widzicie, też jest bardziej żółta, bardziej taka cytrynowa. Niebieski, chyba niebieski najbardziej podobny. Czerwony również też udało mi się znaleźć w miarę podobny czerwony. Brąz, no pi razy oko. Nie jest to idealnie to samo, ale myślę, że da się zrobić porównanie przynajmniej tymi podobnymi kolorami. Pierwsze, co będę chciał zrobić, to położyć kilka swobodnych warstw, bez blendowania, bez bardzo mocnego przyciskania. Po prostu chcę zobaczyć, jak te kredki będą ze sobą współpracowały, same ze sobą. Czy przyjmą na siebie sporo warstw, czy zablokują się, jak to mają w zwyczaju tanie kredki po dwóch, trzech warstwach. Cena, ta, która wspomniałem, na chwilę obecną 219 zł. A i moi drodzy, póki jeszcze jestem przy cenie, póki mówię o tym, to chcę wam powiedzieć, że dostałem cynk od firmy. Jeżeli chcielibyście te kredki, ja jeszcze o tym przypomnę później na końcu, to pośpieszcie się, bo mają obecnie tych promocyjnych zestawów około 50, więc kto pierwszy, ten lepszy. Ale poczekajcie do końca filmu, jeszcze nie lećcie zamawiać, poczekajmy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Pierwsza warstwa, beże. Bardzo delikatna warstwa, bez bardzo mocnego przyciskania. Oczywiście kredki za każdym razem będę temperował, żeby były równe szanse, żeby były równie ostre. Druga warstwa, jaką po prostu nakładam na beż, to czerwony. Faber-Castell znam. Wiem, że kredki Faber-Castell Polychromos świetnie przyjmują na siebie mnóstwo warstw. Wręcz kiedy rysuję, to nie muszę się przejmować, że położę za dużo warstw. Jeszcze chyba mi się tak nie zdarzyło, że kredki przestały w którymś momencie przyjmować te warstwy. Z reguły pracuję tak 4-5 warstw, potrafię położyć spokojnie. Czasem, jeżeli jest portret dosyć skomplikowany, posiada dużo kolorów na twarzy, duża różnica cieni i świateł, to tych warstw potrafię położyć jeszcze więcej. Także to jest pierwsza rzecz, na którą będę zwracał uwagę, czy te kredki przyjmują warstwy. Trzecia warstwa leci. Jak widzieliście, dwie warstwy, zarówno Faber-Castell, jak i kredki Color, ładnie na siebie przyjęły, bez problemu. Nie odczuwam tutaj żadnych oporów jeszcze przy nakładaniu warstw. Zobaczymy, trzecia warstwa. Był beż, był czerwony. Temperujemy niebieską kredkę, kładziemy trzecią warstwę, niebieską. Aha. Aha, no właśnie, no i mamy pierwszy ząg. Używam kredki, temperówki elektrycznej. I no cóż, ona nie jest zbyt ostra, to nie jest demon ostrości, więc może trzeba by było użyć po prostu jakiejś ostrzejszej temperówki. No ale zobaczymy, co się będzie działo. Mamy tutaj na podorędziu jeszcze kilka różnych innych temperówek, w razie czego będziemy sprawdzać. Może to tylko przypadek, że się nosek złamał. Dobra, ale temperujemy i wracamy do nakładania warstwy. Trzecia warstwa. Wiecie co? Mam wrażenie, że nakłada się podobnie jak Faber-Castell, z tym, że te kredki są nieco twardsze. Na stronie bezdeals.pl w opisie tych kredek jest podane, zresztą nie tylko u nich, znalazłem w kilku innych miejscach, gdzieś na Allegro chyba nawet widziałem, też był opis, w którym stoi, że te kredki są bardzo miękkie. Otóż tu się nie zgodzę, nie są bardzo miękkie.
Oczywiście nie są szalenie twarde, bo znam kredki, które są tak twarde, że nie da się nimi rysować i papier od razu, robią od razu dziury w papierze. Tutaj oczywiście tak nie jest, ale kredki są twardsze niż Faber-Castell. Faber-Castell, Polychromos nie należą do bardzo twardych kredek, ani do bardzo miękkich kredek. Są takie po środku. Natomiast Kalor tutaj już odczuwam, że to są kredki twardsze. Ma to swoje wady i zalety. Aha, tutaj od razu mówię, idzie kolejna warstwa. Już czwarta, czyli brąz. Położyliśmy beż, położyłem czerwony, położyłem niebieski. Brąz jest czwartą warstwą i zobaczmy, jak sobie poradzi. Ej, no kochani, powiem wam, że nie jest źle. Co prawda czuć delikatny opór tych kredek, ale zobaczcie, no brąz się położył i mam wrażenie całkiem przyzwoicie i całkiem podobnie do warstw, jakie robią polichromoski. No cóż, kurczę, powiem wam, że jestem zaskoczony, szczerze wam powiem, że spodziewałem się jak na bardzo tanie kredki, że będzie kicha, a tu nic. Dobra, pozwólmy sobie dorzucić żółtego. Rozjaśnimy sobie to trochę. Żółty kolor jaśniejszy sprawi, że może delikatnie się rozmyją te kolorki, ale to już jest piąta warstwa i połóżmy teraz żółty, czyli jasny na ciemne kładziemy. Oczywiście zaostrza, żeby były równe szanse, niech to wszystko będzie ostre. I co? No i? No pięknie, słuchajcie, pięknie. Powiem wam, że naprawdę, naprawdę jestem zaskoczony. Nie ściemniam wam. Wcześniej ich nie próbowałem, nic nimi nie rysowałem. Jestem szczerze zaskoczony, że kredki sobie dobrze radzą, bo dobrze sobie radzą. Położyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć warstw. Teraz czarna jest szóstą warstwą. Tu postaram się trochę przycisnąć, zobaczymy, jak po nałożeniu czarnego to się wszystko sprawdzi. Jak widzicie, Faber-Castell nie ma problemów. Ile, którą wiem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta warstwa i nie ma z tym problemu oczywiście. Polichromoski znam, więc tu jestem pewien, nie ma żadnej niespodzianki. Przybliżymy, żebyście zobaczyli, co się będzie działo i co. No i kochani, szósta warstwa i już jest tak dosyć ciężko. Dosyć ciężko, bo polichromoski, czarna polichromoska nie miała żadnego problemu, żeby położyć się na tych sześciu warstwach. O rany, położyć się na nich. Sorry, tak wyszło. Natomiast tutaj, no oczywiście ta warstwa jest, kładzie się ta czarna, ale się kładzie już z takim wyraźnym oporem. I ta czarna, mam wrażenie, nie jest tak intensywna, czyli mam wrażenie, jestem przekonany, zresztą wy też widzicie tutaj, ta czarna nie jest tak intensywna, ale co ciekawe, przez to, że te kredki są twardsze niż Faber-Castellki, zobaczcie, że ta nasza plama kolorów jest gładsza. Faber-Castell są bardziej miękkimi kredkami i tak dosyć plastycznie się rozkładają na tej plamie, przez co nie wypełniają porów kartki tak idealnie i te białe pypcie nam papieru wystają spod tych warstw, prawda? A zobaczcie, że przy kalorkach nie ma tego. Zrobiła się bardziej gładka plama i powiem wam, że nawet chyba to ciekawiej wygląda. Jeszcze zostawmy sobie na koniec test może białej kredki zrobimy, czyli jak sobie radzi biała kredka na ciemnych warstwach, czy w ogóle ją będzie widać, czy też nie. Zrobimy sobie może osobną plamę, zrobię czarną kredką, osobną plamę i na tej plamie koloru czarnego spróbujemy sobie położyć białą i zobaczymy, jak to wygląda w przypadku Faber-Castell i w przypadku kolor. Przypominam wam tylko, że ja oczywiście tutaj porównuję te kalorki do Faber-Castellków, ale bierzcie pod uwagę, że Faber-Castell jest trzy razy droższym zestawem za 120 kolorów. Tu mamy 180 kolorów i trzy razy tańszy. Także ja tu porównuję do Faber-Castell, ale bierzcie sobie pod uwagę to, że kalorki są dużo, 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 dużo tańszymi kredkami. OK, mamy czarne plamy i Kalor i Faber-Castell. W zasadzie pierwsza warstwa czarnego wygląda bardzo podobnie.
Także myślę, że w tych kalorkach dopiero na tej którejś warstwie, chyba siódmą warstwą była czarna, zaczyna się to już trochę tak nie bardzo chcieć nakładać. No dobra, ale jak sobie poradzi biała kredka? Biała kalorka na czarnej kalorce i ej, patrzcie, jest całkiem już sobie rozmazałem. No nic, poza tym, że sobie rozmazałem, to jest całkiem przyzwoicie. Te kredki są twardsze, co widać tutaj po tym rysunku. Zobaczcie, że te kreski białe w kalorkach są bardziej ostre, są cieńsze, przez to mniej widoczne, bo są kredkami twardszymi od Faber-Castellków, ale widzicie, że sobie radzą. Jeszcze spróbujemy tutaj tą czerń zblendować sobie białą kredką. Zobaczymy, jaka plama nam powstaje w Faber-Castellkach, a jaka plama nam powstanie przy kalorkach. Bo śmiem twierdzić, że w kalorkach ta plama blendowania będzie ładniejsza. Bo to są kredki twardsze, więc blendować powinny się nieco. No i zobaczcie, moim zdaniem ta szarość po zblendowaniu jest równiejsza w kalorkach. Naprawdę jestem pełen podziwu i jestem zaskoczony dla tego, co widzę. Nie spodziewałem się takiego efektu. Naprawdę się nie spodziewałem i chciałbym jeszcze spróbować właśnie blendowanie. Na osobnym kolorze zrobimy sobie blendowanie. No i moi drodzy, tak zrobiłem to blendowanie. Zrobiłem, widzicie, jest tutaj, ale kamera była tak ustawiona, że wszystko było poza kadrem. Sorry, zapomniałem, że po prostu wam powiększyłem wcześniej ten kadr. Zacząłem rysować niżej i guzik było widać, więc zrobię jeszcze raz. Co prawda już widzicie tutaj efekt blendowania, ale zrobimy to sobie jeszcze raz, żeby nie było żadnych niepewności, żadnych niejasności, czy to, że Chris coś ustawił i opowiada wam bzdury. A więc czerwona Faber-Castellka jako pierwsza warstwa i czerwona kalorka jako również tam pierwsza warstwa. Żeby troszeczkę utrudnić, żeby nie było to takie bardzo proste, to dołożymy sobie żółtego koloru, żeby ta czerwień nie była taka czerwona, tylko zrobimy ją sobie trochę bardziej pomarańczową. Tu dołożę trochę do Faber-Castell, żeby była równa intensywność, bo kalorkami zrobiłem chyba troszkę za mocno, także teraz jest równo. Dodajemy sobie żółty, zrobimy sobie pomarańczową plamę, a co, niech to będą dwie warstwy, bo no, blendowanie chyba na tym polega, prawda, że nie tylko rozmywamy jeden kolor, ale mieszamy te kolory, które są pod spodem. Więc dodajemy sobie również żółtej kalorki, niech to będzie podobna plama. I zblendujemy sobie te dwa położone kolory, czyli czerwony i żółty, za pomocą białej kredki. Oczywiście najpierw będzie biała Faber-Castell i tą plamę sobie zblenduję. Tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, bo wiem, jak działają Faber-Castellki. Co prawda polichromosy nie blendują się tak bardzo dobrze jak Prisma kolory, ale blendują się w takim fajnym, naturalnym stopniu, który ja lubię, czyli tak bez przesady. Nie robi się taki glut plastelinowy. No całkiem ładnie, nie? Widzicie? I teraz blendujemy białą kalorką. I co wam chcę powiedzieć, na co zwróćcie uwagę? Zobaczcie, że po zblendowaniu białym Faber-Castellkiem ten czerwień, ten pomarańcz nam zbladł, zrobił się różowy. Natomiast przy blendowaniu kalorów ten kolor prawie pozostaje identyczny, jaki był przed blendowaniem. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się to podoba, bo Faber-Castell przy blendowaniu, jak widzicie, zmienia kolory. Robią się bledsze i zrobił nam się bardziej różowy. Kalor nie. Kalor w zasadzie zostawił ten sam kolor. Także jeżeli lubicie blendować, to tutaj macie tą fajną zaletę, że nie zmienia wam barwy, a przynajmniej nie tak znacząco jak w Faber-Castellach. Także dla mnie na plus, dużo bardziej niż Faber-Castell, co ciekawe. Także plama również warstw równiejsza niż w przypadku Faber-Castell. No, powiem wam szczerze, że jestem szalenie zaskoczony. Już to mówiłem, ale jeszcze raz powiem, że no zaskoczyło mnie. Bardzo mnie to zaskoczyło. Jak na początek zobaczymy w trakcie rysowania czegoś konkretnego, jak to będzie wyglądało, czy zdanie się nie zmieni. Jeszcze test temperowania
złamałem tutaj żółtą kredkę Faber-Castell, pokazuję Wam na nowiutkiej temperówce metalowej, więc jest ostra, nowiutka, nieśmigana, ładnie się temperują, jak to Faber-Castellki. I jak będzie się temperowała jeszcze kalorka. Też ją oczywiście złamię, żeby nie było. O, nawet się ładniej złamała, tak do samego końca. I temperujemy. I już Wam mogę powiedzieć, że odczucie jest troszkę gorsze niż przy Faber-Castell. Trudniej się temperuje. Myślałem, że to drzewo lipowe, które powinno być miękkie, będzie łatwiejsze w temperowaniu. Niestety nie. Czuć, że idzie trudniej. Także no cóż, no jeszcze raz mówię, zobaczymy, jak się będzie to sprawdzało w przypadku rysowania w trakcie, w praktyce. Natomiast tu widzę już, że trzeba mieć ostrą temperówkę, żeby te kredki dobrze zatemperować. Na szczęście są okrągłe, nie są sześciokątne, także myślę, że nie będzie problemu. Ale czuć, że to drewno jest twardsze niż przy Faber-Castellkach, co dziwne, ale tak jest. Jeszcze szybciutki test chciałem Wam pokazać, jak się światło odbija w tych kolorach, ale nie wiem, czy tu w ogóle będziecie widzieć na kamerze. Mam wrażenie, że kolor mniej odbija światło, że kredki mniej się świecą, ale chyba musicie mi wierzyć na słowo, bo tu nie widać. No i tutaj mamy już zestawienie wszystkiego naraz, czyli całość, jak to wyglądało po testach. A teraz rysujemy. Narysujemy sobie takiego pieseła, a przynajmniej tak, żeby przypominał, może nie będę się skupiał, żeby był idealnie taki sam, ale mniej więcej takiego pieseła sobie machniemy przy okazji tego testu. Wziąłem sobie nowiutką temperówkę, co prawda taniutką temperówkę, jakiś badziew za 2 zł, ale z pojemniczkiem, więc myślę, że powinno się fajnie sprawdzić. Niestety złamał mi się przy temperowaniu czarny, zatkało mi temperówkę, spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że, bo to już drugi raz, kiedy mi się łamie, mam nadzieję, że nie będzie problemu z temperowaniem tych kredek. Szpic jest ostry, ale się rusza. Czyli znowu złamany. No powiem Wam szczerze, że jak na początek to dobrze nie rokuje. W tej szerszej dziurze ładnie zatemperowana ostro, no ale to bez sensu jest. Dlatego weźmiemy temperówkę elektryczną i zobaczymy, może w tej temperówce będzie to lepiej wychodzić. Elektryczne z reguły są lepsze, bo one tak nie wykrzywiają kredek, jak temperujemy, więc mniej się łamią kredki właśnie w temperówkach elektrycznych, czy uważam, że temperówki na korbkę nawet są jeszcze lepsze. Ok, zaczynamy od czarnego koloru, znaczy ja zaczynam, ponieważ zawsze zaczynam od, jeśli chodzi o kolorowe prace, od tych ciemnych miejsc, znaczy nie tylko kolorowe, ołówkiem jak rysuję też zaczynam od najciemniejszych miejsc, żeby mieć to odniesienie później do rysowania następnych tonów, następnych kolorów. Jak już mam położone najciemniejsze miejsca, to później łatwiej mi się odnieść, jaki kolor powinien być naokoło. Dobra, ale to zupełnie niezwiązane z tym filmem. Zaczynamy od oka. Pieseły, zwierzaki zawsze zaczynam od oka. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że lubię, jak coś się zaczyna dziać. Chociaż jak sobie tak myślę, że wiele piesów zacząłem rysować od ucha, od lewego ucha. Dlatego, że zawsze zaczynam rysować pracę od lewego górnego rogu i idę w dół. Więc psy, zwierzaki ogólnie... chyba zaczynam z reguły od lewego ucha, a później jak narysuję trochę ucha, żeby się rozruszać, to idę do oka. Tutaj zaczynam Wam od razu od oka, żeby coś się działo na tym rysunku, żeby nie było zbyt nudno, ale i tak, żeby film nie trwał 2 godziny, bo myślę, że tyle zajdzie mi na narysowaniu tego piesa, o ile kredki będą dobrze współpracować, przyśpieszymy ten film. To będzie film przyspieszony, żebyście się bardzo nie nudzili, a ja w trakcie Wam opowiem o moich odczuciach w rysowaniu tymi kredkami. Zanim Wam jednak opowiem, chwila przerwy i niespodzianka dla tych, którzy dokładnie i cierpliwie oglądają moje filmy. Dla Was teraz będzie nagroda. Nie mówiłem o tym wcześniej, właśnie dlatego, żeby osoby, które... chcą oglądać moje filmy, zostały nagrodzone za swoją cierpliwość.
Moi drodzy, firma, która przysłała kalorki, czyli bezdeals.pl, przysłała również w paczce 3 zestawy Prisma kolorów, tak w prezencie. Ja ten prezent chciałbym oddać Wam. To są zestawy w metalowych pudełkach, solidne, piękne, nieśmigane, opakowane, zafoliowane. To jest 72 kolory zestaw, to jest 48 kolorów zestaw w metalowym pudełku i jeszcze mamy 12-kolorowy zestawik Prisma kolorów. To jest taki prezencik, miał być dla mnie od firmy, natomiast ja go przekazuję Wam. Wam za to, że mnie słuchacie, za to, że mnie znosicie mojego gadania, bo ciągle gadam i za to, że cierpliwie to oglądacie, to będzie dla Was. Co należy zrobić? Kochani, bardzo, bardzo prosta rzecz. W komentarzu pod tym filmem napiszcie, zajrzyjcie na stronę bezdeals.pl i odnajdźcie tam wśród produktów zestawy barmańskie, o których Wam wspomniałem i napiszcie w komentarzu, który z zestawów powinienem kupić. I dlaczego? Dlaczego ten akurat, który wybieracie? Tam jest kilka tych zestawów. Wybierzcie dla mnie któryś, który powinienem kupić i napiszcie, dlaczego właśnie ten powinienem kupić. I 3 najfajniejsze odpowiedzi, które trafią w moje serducho, 3 najciekawsze, najfajniejsze, najzabawniejsze, nie wiem, te, które naprawdę do mnie trafią, zostaną nagrodzone właśnie tymi zestawami. Będą 3 miejsca. Pierwsze miejsce, 72 kolory. Drugie miejsce 48 kolorów i trzecie miejsce 12 kolorów kredeczki Prisma Color. Wiem, że niektórzy z Was je kochają, to są bardzo znane, światowa marka, ulubiona przez wielu artystów, także bierzcie się do dzieła. A ja wracam do powiedziałem Wam już, że jestem zaskoczony jakością kredek, tym ile warstw na siebie potrafią przyjąć i to jest ich pierwsza bardzo pozytywna cecha, bardzo duży plus. Ponieważ również mówiłem, że to są kredki twardsze niż Faber-Castell, w ogóle w odczuciu są twarde. Znaczy może tak, nie są bardzo twarde. Miałem do czynienia z dużo twardszymi kredkami, takimi, którymi naprawdę papier się niszczyło i twarde kredki mają to do siebie, że trudno jest nimi położyć kilka warstw. Co prawda miękkie kredki, jeśli są zbyt miękkie, również mają ten problem, że trudno jest położyć warstw, ponieważ z nich się robi taka plastelinowa paćka. Faber-Castellki, których używam na co dzień, uważam za najlepsze kredki ever, przynajmniej jakie do tej pory miałem przyjemność używać, którymi miałem przyjemność pracować, są tak przynajmniej dla mnie bardzo dobrze wyważone. Kredki Color, te, które aktualnie testuję, są twardszymi kredkami, ale jeszcze na takim poziomie bardzo dopuszczalnym. O tak, jak mówiłem, miałem w życiu kredki testować przyjemność czy nieprzyjemność, które były tak twarde, że naprawdę no, nie dało się nimi rysować, nie dało się 2 czy 3 warstw już w ogóle położyć, bo po prostu na siebie nie przyjmowały i robiły doły w papierze. W kalorkach tak nie ma. Są troszeczkę twardsze, nie wiem w ogóle skąd ten opis na stronie, że to są bardzo miękkie kredki. Nie są bardzo miękkie i w pierwszym odczuciu, jak już zaczynacie rysować, to od razu widać, że i czuć pod palcami, że kredki są dosyć twarde. Ale tak jak mówię, to jest jeszcze ta twardość do przyjęcia, taka przyjemna twardość. Jeśli ktoś lubi twarde kredki, to myślę, że to będzie dla niego naprawdę spora przyjemność rysowania, bo w pierwszym odczuciu, kiedy zaczynałem rysować tego psa, również to dla mnie była dosyć spora przyjemność rysowania. Nie były bardzo szorstkie, nie były bardzo twarde, nie były takie jakieś nieprzyjemne w rysowaniu. Także jest ok pod tym względem. Tak jak już Wam robiłem test na początku, spokojnie 6 warstw. No ta 6 miała już kłopot z położeniem. 6 warstwy już miałem kłopot, ale zastanawiam się nad czymś innym, bo miałem kłopot z położeniem 6 warstwy, tak? Czy to była już 7? Już teraz sam nie pamiętam. Czarnej kredki. Ale odczuwam coś takiego, że podczas rysowania tego psa, że czarna kredka nie jest bardzo intensywna. I być może to, że nie dało się położyć tej czarnej tak bardzo w taki sposób, jak i w Faber-Castellkach, że była bardzo smolista, bardzo czarna na wierzchu, tylko była taka bardziej stonowana,
Być może to wynika z samej konsystencji, czy z samego pigmentu tej czarnej kredki, która nie jest właśnie taka smolista. Jest mniej intensywna, dużo mniej intensywna niż Faber-Castell. I być może zastanawiam się, gdyby zrobić tę warstwę innym kolorem, to być może by się okazało, że jeszcze da się położyć. Być może to ta czarna jest problemowa. A propos tej czarnej jeszcze, to miałem z nią o tyle kłopot, że często mi się łamała, bardzo często mi się łamała. W zasadzie przy każdym temperowaniu miałem naprawdę z nią kłopot. I co ciekawe, w zasadzie tylko z tą czarną, więc tutaj nie uznałbym tego za regułę. Być może po prostu trafiła mi się trefna ta czarna. Może gdzieś przy produkcji komuś upadła na podłogę. No trudno powiedzieć. W każdym razie notorycznie ta czarna mi się łamała, tak że po skończeniu tego rysunku zostało mi mniej niż połowę tej kredki. Z innymi chyba niebieska mi się jeszcze raz złamała podczas rysowania, a tak poza tym nie było problemu. Także mogę Wam tutaj powiedzieć, że może występować problem łamania się nadmiernego tych kredek, dlatego warto zaopatrzyć się w dobrą, ostrą temperówkę. Nie występował w ogóle ten problem podczas temperowania temperówką na korbkę z frezem. Nawet tą najtańszą, ale z frezem. Wówczas ta czarna mi się wtedy nie łamała, ale dopiero do głowy mi przyszło pod sam koniec rysunku, żeby zmienić właśnie temperówkę na temperówkę z korbką i frezową. Nie taką zwykłą z ostrzem. Może gdybym wpadł na to na początku rysunku, to tej kredki czarnej by mi dużo zostało. I tu jeszcze chcę powiedzieć, bo chciałbym Wam powiedzieć o kilku plusach tych kredek i kilku minusach również. Jak Wam powiedziałem na początku, to nie jest film sponsorowany. Nie dostałem żadnych pieniędzy za ten film od firmy, więc mogę się swobodnie wypowiadać. Mam tutaj całkowitą swobodę wypowiedzi. I tak mam zamiar Wam przedstawić ten test. Ja wiem, że ja już dużo gadam, pół godziny gadam, wiem, że to jest bardzo dużo, ale myślę, że temat jest bardzo ważny, a wiadomo, że Chris jak zaczyna o czymś mówić, to nie ma końca, więc się naszykujcie, że to nie będzie tak szybko, ale chcę Wam tylko, no postaram się przynajmniej na tyle, na ile będę umiał podsumować Wam szybciusieńko, jak najszybciej, jak na mnie oczywiście, zalety i wady tych kredek. A więc zaletą na pewno jest to, że można dużo warstw położyć, że ładnie się nakładają, równiutko się nakładają. Podczas blendowania plama zblendowana moim skromnym zdaniem jest dużo ładniejsza nawet niż w Faber-Castellkach. To jest dla mnie szalone zaskoczenie, bo ceniłem sobie blendowanie w Faber-Castellkach, chociaż prismakolorowcy, ci, którzy rysują kredkami prismakolor, powiedzą, że Faber-Castell w ogóle się nie blendują, o czym ja tutaj mówię. Ale dla mnie znowu ten efekt blendowania prismakolorów jest zbyt mocny, zbyt intensywny. Ja tego nie lubię. Natomiast lubię, jak się zachowują właśnie Faber-Castell. One się blendują w takim lekkim stopniu i zostawiają jeszcze strukturę tych kresek. Także wygląda to nadal jak fajny rysunek, ale i można zrobić w miarę równą plamę koloru. Kredki Color blendują się bardzo ładnie, bardzo równiutko. Co mnie właśnie zaskoczyło, dużo równiej niż Faber-Castell, także gdybym miał robić rysunek taki blendowany, nie wiem, czy nie sięgnąłbym bardziej właśnie po te kolorki. Także to jest drugi plus. Minusem, jak już wspomniałem, może być problem z temperowaniem. Trzeba bardzo uważać z tymi kredkami. Przynajmniej, tak jak ja mówię, z czarną miałem problem. Niebieska też mi się raz złamała, więc może być jakaś tendencja do łatwego łamania się tych nosków. Także uważajcie i delikatnie traktujcie te kredki. Na minus traktuję ich wygląd. Przynajmniej ten zestaw, który ja mam, ponieważ zbytnio przypominają mi prismakolory. Uważam wręcz, że to jest taka podróbka prismakolorów, jeśli chodzi o sam design ich. Tam na sklepie jest jeszcze czerwone pudełko z tymi kredkami, więc tamte kredki bardziej mi się podobają w wyglądzie. Właśnie przez to, że prismakolorów nie przypominają. Ja osobiście za prismami nie przepadam. Dlatego ten design tych kolorków, którymi teraz rysuję, jakoś do mnie nie przemawia. Uważam to naprawdę za minus. Kolejny plus, metalowe pudełko. Bardzo solidne metalowe pudełko. Kurczę, powiem Wam, że to jest naprawdę fajna sprawa, bo oczywiście na rynku, kiedy kupujemy zestawy kredek, to mamy do wyboru, jeśli mamy metalowe pudełka i tekturowe pudełka.
Kohinoor daje nam taki wybór, przynajmniej dawał, 144 kolory chyba były tylko w metalowym, ale nie chcę Was okłamać. Natomiast miałem również zestawę kredek w tekturowym pudełku i może to jest o tyle fajne, bo jest tańsze, ale w praktyce wolę te metalowe pudełka, gdzie te kredki można po prostu wcisnąć do środka, one nam nie latają, nie gubią się, można zamknąć pudełeczko, odstawić i z głowy nigdzie nam się to nie popsuje, nie połamie, nie pozagina, nie pouszkadzają się te kredki, to jest dużo bezpieczniejsze, więc metalowe pudełko bardzo na plus, szczególnie w tej cenie, która jest w tej chwili na stronie. Na dzień dzisiejszy to jest 219 zł, powtarzam Wam jeszcze raz, bo to jest rzecz po prostu nieprawdopodobna. 180 kredek za cenę 219 zł, nie wiem, czy znajdziecie tańsze. Naprawdę nie wiem, może poszukać gdzieś, ale w marketach znowu tych najtańszych, tych badziewi typowych, nie znajdziecie w takiej ilości kolorów. To jest moim zdaniem ewenement na rynku i te kredki mogą pozamiatać. Naprawdę mogą pozamiatać rynek, jeśli ta cena się utrzyma mniej więcej na takim poziomie. A jak już Wam wspomniałem wcześniej, ta cena jest, to jest pierwsza partia tych kredek, ona jest w cenie promocyjnej. Może być droższa, prawdopodobnie, podejrzewam, będzie. Następna dostawa tych kredek będzie droższa. Zresztą już tutaj ludzie mi pisali, znajomi na Instagramie, że na Allegro już te kredki są i zaczynają drożeć. Trochę się nie dziwię, bo pojawia się już trochę recenzji, trochę opinii o tych kredkach i te opinie są pozytywne. Więc no, akcje kalorków idą w górę. No i po mojej recenzji myślę, że nadal będą szły w górę, ponieważ ogólnie uważam te kredki za bardzo dobre. Uważam te kredki za bardzo dobre, biorąc pod uwagę ich cenę. Tutaj pamiętajmy, że ja je porównywałem, jeszcze raz Wam przypominam i uczulam na to, porównywałem je do Faber-Castell, do kredek, które moim zdaniem rządzą na rynku, które są 3 razy droższe od tych kolorów, nawet więcej niż 3 razy droższe, bo za cenę około 650-700 zł dostaniemy 120 polichromosów od Faber-Castell. Za cenę 650 dostaniemy 144 kolory od Kohinoora. Natomiast tutaj mamy cenę 219 zł, i mamy kolorów 180. Oczywiście tam minus te 12 metaliczne. Nie testowałem tych metalicznych, więc Wam nie powiem, jak się sprawdzają, ale może gdzieś na Instagramie zrobimy jakiś szybciutki test metalicznych kolorków na czarnym papierze i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast tutaj rysowałem tylko i wyłącznie zwykłymi kolorami. Kolorów jest bardzo dużo. Wystarczająco dużo, nawet uważam, że jest za dużo. Spokojnie bym odjął czerwonych, spokojnie bym odjął zielonych i spokojnie odjąłbym niebieskich. Brązów bym nie ruszał. Brązów jest sporo, fajnie, że są. Ja uwielbiam brązy. Najwięcej brązów używam, więc sobie cenię ten zestaw za ogromną ilość brązów. To jest dla mnie makabrycznie duży plus. Problemem jest tylko to, że te kolory są inne niż Faber-Castell. Ja jestem przyzwyczajony do Faber-Castell. Cały czas do nich porównuję, bo z nimi mam największe doświadczenie i kiedy rysuję Faber-Castellami, używam dosłownie garści kolorów. Myślę, że 15 kolorów to jest max, które używam i mam swoje ulubione, które wiem, jak się sprawdzają, wiem, jak je łączyć, wiem, jaki efekt mogę od nich oczekiwać. Natomiast tutaj miałem kłopot, bo te kolory są całkowicie inne. Nie znajdziemy dokładnie takich samych kolorów, jak na przykład właśnie w tych polichromoskach od Faber-Castell. I mój problem w rysowaniu tego psa, on może nie do końca wyszedł tak, jak ja bym chciał, żeby on wyszedł. Co prawda zrobiłem go w 2 godziny, więc no, nie poświęciłem też na niego tak dużo uwagi i tak dużo starań, jak może powinienem. Więc może ten pies by wyszedł dużo ładniej, gdybym poświęcił na niego 4 godziny. Ale zrobiłem go tak dosyć na szybko, żeby tylko wypróbować te kredki. Natomiast tych kolorów, trudno mi było dobrać te kolory, bo byłem przyzwyczajony do swoich ulubionych, natomiast
tutaj ich nie mogłem odnaleźć. Są nieco inne te odcienie, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i kwestia popracowania. Podejrzewam, że jakbym popracował, zrobił kilka prac z tymi kredkami, to już bym spokojnie odnalazł swoje ulubione. Tutaj troszeczkę rysowałem na ślepo, dobierałem te kolory tak pi razy oko, ale myślę, że gdybym zrobił 3, 4, 5 rysunków, już spokojnie mógłbym mieć znowu zestaw swoich ulubionych kolorów, których bym używał i które by się świetnie sprawdzały. Tak czy inaczej, wielość kolorów, myślę, że to jest aż za dużo i podejrzewam, że wszyscy odnajdziecie tutaj swoje ulubione i nie będziecie mieć problemu, że jakiegoś koloru nie ma, chociaż może, jeśli chodzi o kolor skóry, może mi tutaj brakuje takiego beżu bardziej naturalnego, bo te beże, które tutaj są, one tak wpadają w pomarańcz i są dużo bardziej nasycone, takie dużo bardziej kolorowe, takie, no nie powiem odpustowe, bo to może takie trochę brzydkie słowo, ale te kolory nie są takie bardzo naturalne. Jestem przyzwyczajony do tych odcieni naturalnych z Faber-Castell, takich ziemistych. Tu mi trochę tego zabrakło, ale jeśli nie macie doświadczenia z Faber-Castellami, nie macie swoich takich przyzwyczajeń, to myślę, że tutaj tego problemu mieć nie będziecie, bo kolorów naprawdę jest od groma i no można cudawianki robić i wielokolorowe prace. Także tutaj nie ma na co narzekać. Pigment we wszystkich kredkach zdaje mi się jest taki sam. Nie odczułem tutaj, chociaż no oczywiście nie użyłem wszystkich kolorów, użyłem kilku kolorów, ale w żadnym nie miałem jakiegoś takiego czucia, że jest zupełnie jakiś inny pigment, czy jest bardziej miękki, czy jest bardziej suchy. Zdarzało mi się to na przykład w lirach od czego? Lira Rembrandta chyba, tak mi się zdaje. Tam było takie wrażenie, że każda kredka jest inna. Jedna jest miękka, druga twarda, jedna taka szorstka, druga mięciutka, aksamitna i ciężko się nimi rysowało. Tutaj tego nie ma. Wydaje mi się, że są równiutko zmielone, zmieszane i ten pigment jest pod względem twardości w każdej kredce taki sam. Przynajmniej ja nie odczułem tutaj żadnej różnicy. Także tutaj też na plus. W tanich kredkach można się spodziewać tego, że każda kredka będzie inna, że producent nie przyłoży się jakoś do produkcji tego pigmentu, do dobrego jego wymieszania. Tutaj tego nie ma. Wymieszanie jest dobre. Grudek nie uświadczyłem w kredkach, także to też kolejny plus. I ogólnie mam wrażenie, że te kredki są dużo bardziej premium niż wskazuje na to ich cena. Oczywiście nie postawię ich wyżej niż Faber-Castell. Co to nie? Faber-Castellki za bardzo lubię i one są dla mnie numerem jeden i tak pozostanie. Natomiast chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, na co już zwróciłem uwagę na początku, że ja zawsze do tej pory polecałem początkującym, osobom, które dopiero wchodzą w świat rysunku kolorowego, które chciałyby mieć jakiś zestaw kolorów, z którym mogą popracować, zawsze im polecałem Polikolory od Kohinora. Polikolory mają różne opinie, sporo jest osób zadowolonych z tych kredek, ale jest bardzo dużo osób niezadowolonych, ponieważ to są kredki, którymi fajnie się rysuje na jednej, dwóch warstwach, natomiast jak przychodzi rysować 3, 4, 5 warstw, to polikolory po prostu siadają, nie radzą sobie z tym, dlatego zawsze mówiłem, że to są kredki dla początkujących, dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy w ogóle rysowanie w kolorze jest dla nich. Natomiast dzisiaj oficjalnie mówię, iż od teraz dla wszystkich początkujących, dla każdego, kto mnie zapyta, jakie kredki kupić na początek, żeby spróbować rysowania kolorem, powiem z ręką na sercu, ze świadomością tego, co mówię, ze świadomością odpowiedzialności, że kupujcie kolory. Właśnie te, którymi teraz rysuję. Wypadają o wiele lepiej niż polikolory. Sorry Kohinor, uwielbiam Was i Wasze ołówki kocham. Polikolorki lubię, mam do dziś zestaw 144 kolorów, pięknie za półeczką wystawione. Uwielbiam te kredki, mam do nich sentyment, ale kredki kolor biją na głowę jakością polikolory. I moi drodzy, sytuacja jest o tyle dramatyczna, że
jak Wam pokazałem, polikolory, zestaw 144 kolorów w tym momencie kosztuje około 450 zł. Tutaj kalorki 180 kolorów mamy za 219 zł i myślę, że po prostu to zamiata rynek. I niestety polikolory przy tych kalorkach nie mają żadnych szans. Mówię już bardzo długo, mówię już 40 minut, wybaczcie mi, ale próbuję ubrać w słowa tak, żeby nie przegiąć w żadną stronę, bo jestem naprawdę zaskoczony tymi kredkami. One co prawda, ta twardość ich jest moim zdaniem troszeczkę są za twarde. Ja lubię kredki takie wyważone i tutaj twardość tych kredek w niektórych miejscach dała mi się we znaki, ale co chcę powiedzieć, że ta twardość kredek ma swoją ogromną zaletę, ponieważ kredki są mocno napigmentowane, ten pigment jest bardzo dobry, bardzo mocny i twardość tych kredek sprawia, że rysunek może być bardziej szczegółowy niż ten narysowany Faberka Stellami. Ponieważ po zatemperowaniu tych kalorków ten szpic jest naprawdę ostry i to są kredki twardsze, więc linie, jakie rysujemy, mogą być dużo cieńsze. Więc ja w momencie, kiedy nakładam trzecią, czwartą, piątą warstwę i zatemperuję dobrze tą kredkę, to uzyskuję linię dużo cieńszą i dużo bardziej precyzyjną niż w Faber-Castellach. To jest oczywiście okupione tym, że przy tej piątej, szóstej warstwie już odczuwamy, że ta warstwa nie nakłada się tak dobrze jak ta pierwsza, druga, trzecia, czwarta nawet. Ale dla bardziej cierpliwych, dla tych, którzy mogą się postarać i poświęcą na rysunek dużo więcej czasu, może się okazać, że ten rysunek będzie bardziej precyzyjny niż gdybyście rysowali Faber-Castellami i na pewno będzie dużo bardziej precyzyjny niż gdybyście rysowali prismakolorami czy polikolorami od Kohinora. I no tak jak mówię, no chcę dobrać słowa, chcę powiedzieć jak najkrócej, ale jak zwykle rozgaduję się, owijam temat, ale to jest temat uważam bardzo ważny, bo zmieniły się tutaj priorytety, zmieniły się, myślę tutaj zmienią się zasady trochę gry na rynku kredek, bo polikolory lecą na łeb na szyję moim zdaniem. Kohinor w tej chwili przegrywa te batalie o kredki dla początkujących. Te kredki, których tutaj używam, myślę, że polecam spokojnie, z ręką na sercu i z czystym sumieniem osobom początkującym, które do tej pory jeszcze nie rysowały kolorami, nie będziecie zawiedzieni. Zresztą widzicie, co się dzieje na tym rysunku. Rysunek powstaje naprawdę całkiem ładny, chociaż rysuję go szybko i nie poświęcam mu tyle czasu, ile mógłbym mu poświęcić. Więc rysunek, myślę, no nie mam problemu. Podczas całego rysowania tego psa nie napotkałem takich denerwujących problemów. Często, gdy testuję jakieś kredki, to często mam z nimi jakiś taki właśnie drażniący, denerwujący problem. Albo są za śliskie, albo są za tłuste, albo się zatykają, albo są tak twarde, że nic się nie da zrobić. I wszystkie kredki w zasadzie, które testowałem, oprócz Faber-Castellek, miały właśnie takie coś, co mnie denerwowało, co powiedziałem, że nie, ja tych kredek nie chcę. Oczywiście miałem sporo zestawów takich, które powiedziałem, że okej, no są fajne i myślę, że mógłbym nimi rysować. Natomiast ten zestaw Color, to są kredki, które uważam, że spokojnie byłbym w stanie nimi rysować. Gdybym nie miał Faber-Castell, to myślę, że byłyby to moje ulubione kredki i jedyne w mojej pracowni. Polecałem polikolory, dziś polecam kolory i od dziś będę polecał wszystkim kolory. Jeśli chcecie zaczynać, jeśli szukacie fajnego zestawu, a tu macie 180 kolorów, to jest rzecz naprawdę niespotykana za tę cenę. Nawet jak ta cena troszeczkę podskoczy, to i tak uważam, że są warte zakupu. Oczywiście nawet tu nie ma dwóch zdań nawet. One są warte zakupu. W tej cenie, w której są, to jest nie ma żadnej innej alternatywy. Osobiście tak uważam. Dlatego jeśli nie chcecie wydać 700 zł na Faber-Castell, jeśli nie chcecie wydać 600 zł na Prismacolory, jeśli nie chcecie nawet wydać 450 zł na polikolory od Kohinora, to kochani moi, 220 zł na kalorki to jest bezcen. Tak uważam, mówię to z pełną świadomością i pewną odpowiedzialnością. Szukam
tak szybko w myślach, co jeszcze Wam mogę powiedzieć, jakie plusy, jakie minusy. Ale myślę, że jak na taki pierwszy rysunek, szybki rysunek i pierwsze moje słowa na ten temat, pierwsze wrażenia, to powiedziałem wszystko, co powinienem powiedzieć. Świetnie nakłada się 5 warstw, spokojnie, bez żadnych problemów na użycie. Biała kredka na ciemnym też się ładnie nakłada. Kredki się bardzo ładnie blendują. W ogóle warstwy nakładają się bardzo równo i z bólem serca to mówię, ale dużo równiej niż w Faber-Castellach. Jestem mega zaskoczony. Nie powiem, że to są kredki najlepsze na świecie i jedyne godne polecenia. Nie powiem, bo nadal obstaję przy tym, że Faber-Castell to jednak zostaną moje ulubione kredki, ale te są drugie w rzędzie. Wierzcie mi, są drugie w rzędzie i zostawiam je dla siebie. Nie dam Wam ich. Ostatnio robiłem testy, recenzje i oddawałem Wam materiały. Tych Wam nie oddam, ponieważ zostawiam dla siebie. Kredki są dobre. Naprawdę są dobre i myślę, że spokojnie nawet profesjonalni rysownicy, ci, którzy już długo rysują, którzy robią na zamówienia pracę, spokojnie możecie się w te kredki zaopatrzyć i nie będą to dla Was złe kredki. Natomiast jeśli dopiero zaczynacie przygodę, chcecie rysować, chcecie zacząć rysować, chcecie spróbować, myślę, że to kredki, które powinniście kupić. Tak mówię otwarcie, oficjalnie to są kredki, które powinniście kupić. Kiedy polecałem Polikolory, miałem tą świadomość tego, że nie będą wszyscy do końca zadowoleni, bo one nie lubią zbyt dużo warstw. Trzecia warstwa na Polikolorach już źle się kładzie. Dlatego, tak jak mówię, polecam je na początek dla tych, którzy nie kładą zbyt dużo warstw, którzy po prostu chcą sobie coś pokolorować, chcą popróbować. To Polikolory były moim zdaniem takim zestawem godnym polecenia. W tej chwili uważam, że takim zestawem jest na pewno Kalor. Na pewno te kredki są godne polecenia, godne na początek, bardzo godne na początek. Myślę, że osoby, które zaczynają przygodę z rysunkiem, jeśli ten zestaw będą mieć, będą zachwycone. 180 kolorów, 6 tacek z kredkami. Chociaż, wiecie co, może to też zaliczę trochę na minus, ale to już tak trochę poza kategorią, bo nie spotkałem chyba kredek. Może poza Brainzil. Brainzil miał taki fajny patent pudełek tekturowych, ale z takiej grubej tektury, z szufladkami. Te kredki otwierały się szufladki. Fajny patent, bo można było postawić sobie pudełko, otworzyć szufladki i miało się wszystko pod ręką. Tutaj, żeby wyłożyć wszystkie kredki, trzeba mieć sporo miejsca na biurku. To jest 6 tacek z kredkami. Ja na swoim biurku, a mam dosyć duże biurko do rysowania, nie zmieściłem rysunku i wszystkich tacek, zmieściłem 3 tacki. Właśnie spojrzałem, zmieściłem 3 tacki, a 3 musiałem poustawiać gdzieś naokoło siebie. Więc uważam, że to jest taki dosyć leciutki minusik tych kredek, ale ten sam problem jest z Prismacolorami, ten sam problem jest z Faber-Castellami, więc myślę, że nie ma co tutaj uważać tego na minus, po prostu taki minus mają w zasadzie wszystkie kredki oprócz kredek Brainzil, które mają świetne szufladki wysuwane z pudełka. To jest genialne. Gdyby coś takiego było w tych kalorkach, to w ogóle już bym się niczego nie czepiał. Na minus, tak jak już Wam mówiłem, to, że mogą się łamać. I co? I w zasadzie tyle. Nie znajduję w nich żadnej winy. Powiem Wam o tak. Nie można wymagać, że to będą mega zjawiskowe kredki, bo za tą cenę w ogóle nie oczekiwałem niczego. Kiedy dostałem te kredki, zobaczyłem tę cenę 219 zł, myślę sobie, kurczę, no co wy mi tu ludzie przesyłacie? Po jakiego gwinta? Naprawdę byłem sceptycznie nastawiony, jak pies do jeża podszedłem do rysunku tego psa. Ale w momencie, kiedy zrobiłem ten pierwszy test, kiedy położyłem warstwy, zaświeciła mi się taka lampka w głowie, że kurczę, coś z tego może być. I rysunek psa potwierdził, coś z tego może być. Nie są to najlepsze kredki na świecie, nie są to numerem 1 na pewno. Myślę, że jednak Faber-Castell czy Caran d'Ache rządzą. Natomiast te naprawdę trzymają się bardzo, bardzo bliziutko podium.
tak mogę powiedzieć. Na chwilę obecną, ale to mówię z taką świadomością tego i wy bądźcie tego świadomi, że to są kredki ponad 3 razy tańsze od Faber-Castell czy Prismacolor, nie mówiąc już o Caran d'Aché. Więc jak na tę cenę uważam, to mówię ja, Chris Wieliczko, jak na tę cenę kredki są rewelacyjne, są boskie. Za te pieniądze nie kupicie, kochani moi drodzy, niczego innego. Jak pójdziecie do marketu, myślę, że za 200 zł kupicie zestaw badziewnych kredek, które nie chcą rysować w komplecie z jakimś badziewnym szkicownikiem, w komplecie z kompletnie niewymazującą niczego gumką, ale nie wiem, w pięknym drewnianym opakowaniu, w pięknej drewnianej kasecie, w skrzyneczce. I myślę, że jeśli kupować takie kredki w markecie, to tylko i wyłącznie ze względu na tę drewnianą skrzyneczkę wyrzuciłbym całą zawartość, jaka jest w niej i trzymałbym sobie tę skrzyneczkę. Może do czegoś by się przydała, może na jakieś narzędzie. Natomiast kredki kompletnie się nie opłacają, kompletnie się nie nadają do rysowania. A tutaj mamy zestawik 180 kredek w metalowym pudełku i jest rewelacja. Naprawdę jest rewelacja za te pieniążki. Rozgadałem się i tak bardzo długo. Myślę, że już was głowa boli od mojego głosu. Więc moi drodzy, no podsumowując, nie znajduję w nich naprawdę jakiejś drastycznej winy. Gdyby te kredki kosztowały tyle co polikolory, czyli 450 zł, to i tak bym wam polecał te kalorki. Gdyby te kredki kosztowały 700 zł, czyli tyle co Faber-Castell, powiedziałbym, że raczej weźcie Faber-Castell. Ale w tej cenie nie ma żadnej innej alternatywy. Nie ma lepszych kredek na dzień dzisiejszy, przynajmniej ja nie mam. Jeżeli znajdę, jeżeli jakaś firma w tych pieniądzach ma lepsze kredki, rzucam wam wyzwanie, rzucam rękawiczkę, przyślijcie mi je, ja je przetestuję i odszczekam to, co dzisiaj mówię i powiem, że są lepsze kredki w tej cenie. Póki co nie ma. Chociaż jest jedna wada. Największym minusem tych kredek jest fakt, że nie można ich kupić na sztuki. Moim zdaniem to jest rzecz obowiązkowa, bo nie wyobrażam sobie takiego funkcjonowania z tymi kredkami na co dzień. Kiedy zrobiłem jeden rysunek i zostało mi pół czarnej kredki, zatem jeśli zrobię drugiego jakiegoś psa czy jakiś inny rysunek, który ma dużo czarnego koloru, no to ta kredka czarna mi się skończy i muszę kupić drugi zestaw, nawet za te małe 219 zł, tylko dlatego, że skończyła mi się jedna kredka. To jest kompletnie nie do przyjęcia i myślę, że jeśli te kredki mają się ugruntować, zakorzenić na rynku, to obowiązkowym krokiem jest zrobienie działu z tymi kredkami do kupienia pojedynczych kolorów. Także taka mała podpowiedź dla sklepów, dla firmy. Postarajcie się o to, a myślę, że pozamiatacie na rynku. Kończymy psa, bo i tak bardzo długo ten film trwał. Miał trwać 15-20 minut. Takie było założenie na początku, ale oczywiście, jak mnie znacie, wiecie, że to nigdy nie wypala, nigdy nie wychodzi. Także godzina filmu, no wyszło jak wyszło, miało być krócej. Rozgadałem się, ponieważ kredki mnie naprawdę zaskoczyły i szczerze wam powiem, że po raz pierwszy nie wiedziałem, co powiedzieć w filmie, bo z niedowierzaniem rysuję tymi kredkami, ale żebyście mnie źle nie zrozumieli, chcę powtórzyć po raz 10 enty do znudzenia w tej kategorii cenowej. W tej kategorii cenowej kredki mnie nieprawdopodobnie zaskoczyły. Wyrzucę wszystkie inne kredki, które mam w tej cenie lub w cenie nieco wyższej i zostawię tylko te, bo one na to zasługują. Za 200 zł dostajecie naprawdę dobrej jakości kredki, którymi naprawdę zrobicie dobrej jakości pracę. To powiedziawszy, uważam to za podsumowanie tego filmu i przepraszam za zbyt długi jak zwykle i dziękuję, że wytrzymaliście. Pamiętajcie o komentarzach, jeśli chcecie zgarnąć
Prismacolory, to zapraszam do komentarza. Mam nadzieję, że nie przeoczyliście fragmentu filmu, w którym mówiłem, co należy zrobić. Także do zobaczenia się z tymi, którzy wygrają te zestawy. 3 miejsca wybiorę, 3 komentarze i do tych 3 osób wyślę te zestawy kredek. 12 sztuk Prismacolor, 48 sztuk i 72 są do zgarnięcia, a nasz piesek wygląda tak.